Ostatni film jest wspaniały. Nie zastanawialiście się, czy zatrudnić w nim troszkę więcej koni? Wiesz co, bardzo bym chciała, natomiast jest problem. Ten film dzieje się w kosmosie. A to faktycznie byłoby trudne. A w następnym filmie są jakieś konie? Mogą być też psy nasi widzowie lubią oba te gatunki. Obawiam się, że do tego też niestety nie dojdzie, ponieważ akcja kolejnego filmu dzieje się na łodzi podwodnej. Partnerem głównym kanału 0 jest RocketJobs.pl. Twój portal z ofertami pracy. Partnerem kanału 0 jest STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Partnerem kanału 0 jest SFD. Twoja pasja, zero wymówek. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pewnie zastanawiacie się, co się wydarzyło przed intro i dlaczego odgrywamy tutaj jakieś scenki. To znaczy mm, gra Zosia Jastrzemska, która dzisiaj jest tutaj razem ze mną. Cześć. Cześć. A ja po prostu podrzucam tylko teksty. To oczywiście mm, parodia scenki z Notting Hill, jednej z najpiękniejszych komedii romantycznych ever. Czy wiesz, że Julia Roberts o mały włos nie zagrała w tej komedii, ponieważ nie chciała zagrać samej siebie, no bo co prawda ona się tam nazywa bo Anna Scott, dobrze pamiętam, ale mhm. wydało się jakoś skrajnie niekomfortowe, żeby grać hollywoodzką gwiazdę, będąc nią. Czy jesteś zdziwiona tym? Yy, bardzo się cieszę, że jednak się zgodziła, bo nie mielibyśmy tak wspaniałej komedii. Yy, czy jestem zdziwiona? I tak, i nie. No, bardzo trudno jest grać kogoś, kto jest nam bliski pod względem cech yy, charakteru. Yy, ale to jest wyzwanie, to jest wyzwanie, więc cieszę się, że się podjęła Julia Roberts. Ja byłem zaskoczony, e, kiedy rozmawialiśmy przed tym wywiadem, że ty znasz ten film, bo jesteś rocznik 98, ale doszedłem później do wniosku, że to jest tak kultowy film i tak często powtarzany, że chyba każde pokolenie go zna. Tak, mam nadzieję, że, że to będzie jeszcze puszczane, ponieważ jest to fajny też przykład um, takiej niecodziennej miłości. I jakiej roli byś nie zagrała? Skoro mówimy o Julie Roberts, która nie chciała przyjąć Bogu dzięki na szczęście mm -hmm. przyjęła w końcu tę rolę, a czy jest taka rola, której absolutnie byś nie przyjęła? Zależy od scenariusza. Myślę, że nie ma takiej roli konkretnej, że jakiejś postaci bym nie chciała zagrać, bo jak już chyba udowodniłam jestem aktorką od zadań specjalnych. Natomiast nie nie, nie, nie mam takiej roli, którą bym odrzuciła. Chyba, że byłaby to um, historia, pod którą się totalnie nie podpisuję, która jest niezgodna z moimi jakimiś morałami. Czy da się egzystować w świecie aktorskim, w branży filmowej, serialowej, mając swoje, swoje zasady? Czy prędzej czy później ta branża zmusi cię do czegoś? Bo, tak jak powiedziałaś w paru wywiadach, to jest wasze zarabianie na chleb i to jest zupełnie normalne. Wiele osób tak tego nie postrzega, ale po prostu tak jest. I czy ta branża w pewnym momencie zmusi cię do czegoś takiego, że będziesz musiała po, po coś takiego sięgnąć? Czy, za, czy masz takie twarde założenie, że nie i nigdy? Hmm. Nie wiem, jestem na początku drogi, więc teraz łatwo mi się mówi, że będę wybierać i, i zgadzać się tylko i wyłącznie na te rzeczy, na które mam ochotę. Na szczęście jestem pod opieką wspaniałej e, agencji El Gwiazdy, która też daje mi zielone światło albo d, d, daje mi m, cen, celne wskazówki za co się brać, gdzie odmówić, e, więc czuwają nade mną, żebym jednak ten, ten poziom, który sobie ustaliłam utrzymywać. Mm. Ale tak, walczę, walczę z tym, żeby jednak pozostać blisko sobie, mimo że widzę jak ten świat wygląda, że mogłabym troszkę więcej sprzedawać swojej prywatności i może wtedy miałabym więcej zasięgów, bo przecież to jest bardzo chwytliwe, ale nie, nie staram się gdzieś tam zachowywać właśnie tę sferę prywatną i sferę zawodową, bo jednak... Aktorstwo to jest mój zawód, nie jest to moja y, domena na życie. No ty tak bardzo starasz się <coughs> rozdzielić te dwa światy, patrząc nawet na twoje media społecznościowe, na przykład na konto na Instagramie, mm -hmm. to ono jest tak, powiedziałbym, prowadzone, jakby to ująć, dyskretnie chyba takie słowo przychodzi mi do głowy, że jest coś, jak, jak zrobisz coś filmowego czy serialowego, to się tym chwalisz. E, czasami wrzucisz jakieś zdjęcie z sesji zdjęciowej, e, tak jak sama powiedziałaś, kiedy ci się ono po prostu podoba, mm -hmm. podobasz się sobie. Ale zastanawiam się, czy to jest taka strategia, którą ty sama sobie wymyśliłaś, czy ktoś ci to podpowiedział? Nie. Na, w sumie na Instagramie to jest moje jedyne konto takie na mediach społecznościowych. Facebook traktuję bardzo, bardzo osobiście i wpuszczam tam tylko ludzi, których znam. Nie wymyśliłam tego, po prostu mnie stresuje wrzucanie czegokolwiek wrzucanie, nie wiem, zdjęcia, gdzie idę na spacerze. Czasami to robię, bo wiem, że muszę, ale spędzam wtedy dobre pół godziny nad ocenieniem, czy faktycznie jest to warte uwagi, czy to ma sens. A wiem, że to głupota, bo ludzie wrzucają, a później ludzie, y, odbiorcy przeglądają i to trwa sekundę, nie a zwracają to się uwagi. co stresuje w tym? Bo to jest bardzo ciekawy wątek, o który chciałem też ciebie zachęcić, mm -hmm. Że z jednej strony w tobie jest taki paradoks zaklęty, że ty bardzo... Mm, jakby chciałaś być aktorką i byłaś, jak się spotkaliśmy w mojej poprzedniej pracy w poranku w kanale sportowym, to powiedziałaś wtedy, że tak, był tylko od początku jeden cel. Chcia, wiedziałam, że chcę być aktorką. Dopięłaś swego. Mhm. Ten, cel, ten cel został, że tak powiem, osiągnięty już, bez względu na to, co zrobisz dalej. Natomiast z drugiej strony jest w tobie taka chęć wycofania się, troszeczkę obawa przed oceną innych ludzi, co kompletnie się nie wiąże ze światem aktorskim, bo jesteście cały czas oceniani, począwszy od castingu, a mm -hmm. skończywszy na premierze krytyków, film, krytykach filmowych, no i widzach, no bo oni są najważniejsi, bo tak. tak naprawdę was utrzymują. To prawda, natomiast jest taka różnica, ocena mnie pod względem moich ról, czy tego, co prezentuję na ekranie, a co innego jest ocenienie mnie prywatnie Zosi Jastrzębskiej, jakim jest człowiekiem, czy jak, jak się prowadzi. Yy... I tak, na życie jestem bardzo nieśmiała, bardzo taka ostrożna, a w, na ekranie czy na, na deskach teatru mogę się pobawić i nie jestem sobą, więc wiem, że jak ktoś mnie oceni, to mogę się schować za, za rolą, powiedzieć hej, ale to nie jestem ja. Ja tylko użyczałam ciała, głosu i mentalności gdzieś tam tej postaci, ale jest ona wymyślona. Yy... I myślę, że, że tak chciałabym prowadzić swoje życie, żeby te, te opinie nie dotyczyły mnie prywatnie czy mojej rodziny, a dotyczyły tego, co, co robię zawodowo. Jakie Twoje życie zmieniło po infami? Bo kiedy poprzednim razem się spotkaliśmy, to no byłaś dopiero przed tym całym największym zamieszaniem. Później ludzie z całego świata wysyłali do ciebie filmiki, no bo przecież to był serial zrealizowany przez Netflix, czyli też poszedł bardzo szeroko na, na cały świat. Każdy mógł go zobaczyć, czy w Brazylii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w dowolnym innym zakątku świata. I czy byłaś w ogóle gotowa na to i ile w tobie zostało gity, bo ty sobie wymyśliłaś taki sposób trochę na siebie, po to poszłaś w aktorstwo, jak sama powiedziałaś. Że jest ci szkoda, że jest tylko jedno życie, więc byłoby fajnie przeżyć kilka żyć tak. jednocześnie. Nie wiem, czy sama to, tę teorię wymyśliłaś, czy to jest cytat z jakiegoś wielkiego filozofa. Nie, nie, to moje, to, to moja głupotka, jeżeli, która wyciekła mi z głowy. Jeżeli to jest twoje, to to, to, to jest super określenie aktorstwa, bo faktycznie mm, nie, do, nie dopisuje do niego jakiejś wielkiej e, ideologii, ale takie pragmatyczne pragnienie, powiedziałbym: mm, zostania kimś, kto publicznie oddaje. Po części siebie, mm -hmm. innym ludziom. Jak zwykle zadałem pięć pytań. Tak, ale, ale próbuję odpowiedzieć na każde po kolei. Czy zmieniło się moje życie? Nie, absolutnie nie. Może pod tym względem, że gdzieś tam ugruntowałam swoją pozycję, więc nasz światek wie, kim jestem, co jest bardzo miłe. Że już nie muszę aż tak bardzo walczyć i y, dostaję zaproszenie na casting bez y, właśnie pisania. Proszę, przyjmijcie mnie, tylko już to mm, gdzieś tam jest, y, jestem już w tej pozycji. Y, um, oprócz tego prywatnie nic się nie zmieniło. <grym> tak jak nie wierzyłam w siebie, dalej w nie wierzę, i cieszę się, że ludzie dostrzegają we mnie coś więcej. Y, to znaczy, może nie. Jestem pokorna i staram się być świadoma tego, że jestem tylko człowiekiem. Nic więcej, nic mniej mi się nie należy. A czemu nie wierzysz w siebie? No bo jednak po osiągniętym sukcesie w jakiejkolwiek dziedzinie, mm -hmm. to nawet największy niedowiarek może stanąć przed lustrem i powiedzieć: No dobra, udało mi się, może jeszcze to nie jest, nie mogę powiedzieć, że jestem królem czy królową mm -hmm. świata, ale coś komuś udowodniłem, nie wiem, rodzinie, bliskim. Castingerom, reżyserom, i, i naprawdę udało się to zrobić, więc skąd ta niepewność? E, tutaj zaczerpnę y, mądrość od filozofa i powiem: y, im więcej wiem, tym mniej wiem. To znaczy, jak właśnie udowadniam sobie, samej przede wszystkim, że coś osiągam, że, że moja praca jest dostrzegana, że ludzie. Y, Odbierają moje emocje i, i sami je przeżywają, co jest dla mnie największym osiągnięciem w aktorstwie. Ehm, no to mam tak, takie pragnienie, żeby jeszcze więcej. Że, że A co, jeżeli mi się teraz udało? Muszę znowu udowodnić. I mam większy apetyt i też większą obawę, że skoro już więcej oczu jest na mnie zwróconych, no to wpadka tym bardziej będzie bolesna. Ale nie, może przesadziłam z, tą, z tym brakiem wiary w siebie. Mm. Mam mam wiarę, ale mam też duże pokłady pokory. Następne pytanie, które zadałeś. Yy... Ja zostało gitę w tobie? Kawałek na pewno i zostanie do końca życia, bo Gita była mi bliska i, i to jest jak taki kawałek mnie, więc nigdy go się nie pozbędę. Yy... I nie wiem, czy tutaj powiem zdradzę, no zdradzę. Yy... Nie zamierzam porzucić kariery. Kariery. Yy... Ścieżki rapowej? Pasji. Hobby rapowego. Tak, coś planuję. Czyli doczekamy się jakiejś płyty? Możesz, Może. jakiś pseudonim rapowy? Nie, możesz mi pomyśleć, po, pomóc wymyślić, bo jestem jeszcze na etapie ym, przed y, pseudonimem, y, natomiast mam już napisaną jedną piosenkę. Okej, okay, no to jest naprawdę... <laughs> słuchaj, to jest duża rzecz, no, ale tam troszeczkę warsztat twój podciągnąłeś troszeczkę. musiałaś bardzo, no bo... Trzeba było oddać to w realistyczny sposób. W ogóle tam dużo było realistycznych wątków, w ogóle dużo się działo. Słuchałem, e, słuchałem jednego z podcastów z tobą i mm, powiedziałaś tam o tym, że właściwie rok z twojego życia był wyjęty, że 12 godzin pracy, później sen, potem znowu 12 godzin pracy, mm -hmm. odcinka od całego otoczenia, jeszcze podpisane NDA, nie można powiedzieć nikomu, co tak naprawdę robisz, no bo żeby się to gdzieś tam nie rozlało, ta, ta rola... Dużo ci dała, ale też dużo ci zabrała, jeśli chodzi o Twoje życie prywatne, na przykład. Natomiast yy, nie mam dla Ciebie dobrej informacji. Yy, wydaje mi się, że trudno będzie Tobie, mimo że jesteś bardzo młodą aktorką, dostać lepszą rolę, bardziej napisaną dla Ciebie. Czy czasami się tego nie, nie boisz? Wiesz co? Bo kiedyś czytałem wywiad z takim gościem, który się nazywa. David Nichols mm -hmm. napisał książkę, która teraz zresztą ma premierę serialu na Netflixie. Był kiedyś film z Jimem Sturgesem i Anne Hathaway One Day, czyli Jeden Dzień po polsku tak, po prostu. Tak. Jest to piękna książka o relacji dwóch ludzi, którzy spotykają się jeden dzień z ich życia opisany przez 20 lat. I ten David Nichols powiedział kiedyś w jednym z wywiadów udzielonych w Wielkiej Brytanii, że on ma świadomość, że już nigdy nie napisze niczego lepszego niż One Day, że taki strzał zdarza się raz w życiu. I czy ciebie to nie martwi czasami, że taki strzał mógł się zdarzyć na samym początku kariery, a że ta infamia nie była Twoim dwunastym na przykład mm -hmm. serialem czy filmem? No to ja nie, nie odpowiem tak jak Dave. Powiem, że gdybym tak myślała, że infamia to jest. Wszystko, co mnie spotka, największa rola, to już bym się poddała. No bo po co próbować, skoro nie doskoczę już wyżej. A ja wiem, że coś będzie. Będzie w innej materii. No Gita jest, jest i zawsze będzie moim numer jeden, bo, bo na niej się nauczyłam wszystkiego, no nie wszystkiego, ale wszystkiego, co do tej pory wiem. I gdzieś tam mnie ukształtowała. I na przykład to, co powiedziałeś, Zacytowałeś mnie, że rok wyjęty z życia. No, na tym się nauczyłam na przykład, jak dysponować swoim czasem w trakcie intensywnych zdjęć. I na przykład przy kolorach zła, czerwieni. Już wiedziałam, że każdą możliwą chwilę pomiędzy ujęciami czy dniami zdjęciowymi spędzam z moimi bliskimi, spędzam na czymkolwiek innym, tylko nie myśleniu nad scenariuszem czy nad tym, kim jest moja postać, bo. To jest y, taka higiena, którą sobie trzeba wyrobić. Że nic się nie stanie, jak nie będę 100% czasu myślała o postaci. A twoje otoczenie już bardziej to rozumie? Czy dużo ludzi się wtedy odwróciło, bo nie byłaś w stanie poświęcać im czasu? Bo wasz zawód zabiera ten czas jednak z mm -hmm. życia prywatnego bardzo mocno. Czy są to próby w teatrze, czy to są dni spędzone na planie. No właściwie wtedy nie istnieje coś takiego jak życie prywatne. Wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy. Ja też jestem ostatnią osobą, która będzie do tego dorabiać jakąś wielką ideologię, bo ostatecznie to jest wasz wybór. Mm -hmm. I, i, I tutaj myślę, że dużo zawodów jest trudnych, które też wyjmują nas z życia prywatnego. Nawet dziennikarstwo, tak. jak się chcesz poświęcić. Każdy zawód, któremu chcesz się poświęcić od A do Z i być w nim bardzo dobrym, myślę, że to dokładnie robi. Natomiast zastanawiam się, czy. Czy, czy byli tacy ludzie w Twoim otoczeniu, z rodziny bądź bliskich, którzy po prostu się obrazili i powiedzieli: Ja już, ona nie chce mieć kontaktu ze mną, to ja też z nią nie chcę mieć? Czy, czy udało się odbudować te relacje po infami? Eee, wiesz co, ja generalnie nie mam jakiegoś wielkiego grona przyjaciół. Ja, e, jak już mam kogoś blisko, to, to poświęcam się tym relacjom, dlatego są one mocno ograniczone. Ale tak, te osoby mają świadomość yy, i są wyrozumiałe. Wiedzą już na czym to polega, już przywykły, że czasami jak mój telefon milczy, jak ich telefon milczy, ponieważ nie dzwonię, to nie znaczy, że nie wiem, mam moment, yy, gdzie mam wszystko w dupie, tylko mam moment, gdzie pracuję i nie mogę się fizycznie odezwać, bo. Yy, bo nie mam na to przestrzeni po prostu. A jaki jest moment po pracy? Rozmawiałem ostatnio z takim bardzo doświadczonym aktorem, który mnóstwo lat spędził na, na planie, na planach filmowych w teatrze, właściwie zrobił wszystko w tym zawodzie. I on powiedział mi takie zdanie: mówi, wiesz, Przemek, tam spotkamy się, bo chodziło o, o, o rozmowę, o wywiad. Mówi spotkamy się. Najpierw muszę sobie uregulować pustkę, bo teraz skończyłem duży set rzeczy, a następny nadejdą kiedyś tam. A może, jeszcze nie jestem pewien, czy nadejdą, mhm. więc jak wyjdę troszkę z tej próżni, to wtedy możemy dopiero o tym porozmawiać. Jakby spoko, ja rozumiem takie rzeczy, zawsze staram się zostawiać ludziom, ludziom przestrzeń. Jak ty te pustki, te, te, te dziury powietrzne, w które wpadacie bardzo często z, mhm. znosisz? Domyślam się, że jest ich coraz mniej u ciebie. Yy, tak, nazywam to, jak skończę projekt, nazywam to żałobą po projekcie, bo faktycznie tam się tworzy jakaś taka fikcyjna rodzina jest ten czas właśnie zapełniony od A do Z. Jak sobie z tym radzę często wyjeżdżam w naturę, bo nie, nie zwalczę tego. Będę miała myśli, będę gdzieś pogrążona w smutku i we wspomnieniach tego, co przed chwilą się wydarzyło. A wolę czerpać te baterie na nowe, gdzieś właśnie w. W odosobnieniu, no bo na planie jest zawsze strasznie dużo ludzi i jest ja ze swoim chaos. introwertyzmem y, potrzebuję później naładować te, te baterie społeczne. A jaką ty jesteś osobą na planie? Jesteś na uboczu właśnie trochę tej grupy, starasz się asymilować, czy jesteś taką osobą, która gdzieś tam się zamyka w przyczepie w, czy w innym miejscu i, i myślisz sobie dajcie mi wszyscy święty spokój, bo ja się też muszę skoncentrować, żeby mm -hmm. następną scenę zagrać jak najlepiej. Tego się jeszcze dalej uczę. Jestem, myślę, osobą, która chce być ze wszystkimi, ale powoli ym, zaczyna szanować swoje granice. Więc, jak już czuję, że już jest mi niekomfortowo z ludźmi, to idę na chwilkę się zamknąć. Ale jest to dosłownie 20 minut, słucham podcastu, jestem w swojej bańce. I na, po, po tych 20 minutach mogę wyjść i, i dalej być duszą towarzystwa. Nie, nie jestem. Jestem bardziej taka. Próbujesz być. Mm -hmm. Tak. Powiedziałaś takie zdanie: uprawianie tego zawodu bez miłości do niego byłoby szaleństwem. To jest bardzo ładne zdanie. Zastanawiam się, ile, czy ta miłość jest zużywalna, czy ona wraz z nabieraniem doświadczeń związanych z tą branżą, która jest e, trudna. Kiedyś PZ drapował e, w branży są tylko zaprawieni w bojach, ja nie chcę być w branży, ja chcę robić swoje. Tak się łatwo mówi, mm -hmm. żeby robić swoje w branży, która jednak rządzi się swoimi określonymi prawami i dużo dzieje się też w niej rzeczy takich wokół, typu, nie wiem, bankiety, czerwone dywany, do tego sobie jeszcze przejdziemy, ale chciałem ciebie zapytać, czy tej miłości dużo było, czy ona przeszła w inną fazę dzisiaj? Tak, w inną fazę. Już to nie, nie są motylki pierwszego zauroczenia, yy, ale myślę, że jeżeli będę dawać też dużo od siebie i, i szanować... I weszła w fazę pielęgnacji związku. Tak, pielęgnacja związku. Zobaczymy jak przeżyje kryzys po trzech latach, bo tak naprawdę od infami liczę taką mm, ciągłość zawodową, gdzie naprawdę dużo się u mnie dzieje i gdzie mm, działam na pełnych obrotach w tej, w tej branży. Wspomniałaś już ten tytuł: Kolory zła, czerwień. Tak. Y, jak zobaczyłaś scenariusz do tego filmu, to nie jest jakiś wielki spoiler. Y, to i zobaczyłaś, że y, grasz trupa, tak naprawdę. To y, czy było wertowanie kolejnych kartek, czy jest dużo retrospekcji, i będziesz się w nich pojawiać? <totrę> yy, przed przeczytaniem scenariusza chyba miałam już jakąś tam, jakiś tam zarys tej historii. Eee, Bo jest i, też powieść, prawda? Tak, i na, na pewno przeczytałam książkę, ale nie wiem dokładnie, jak to było eee, na linii czasu. Mm, no na pewno, jak zobaczyłam tego trupa w scenariuszu, to gdzieś przeszły mnie ciarki i pojawił się znak zapytania. Ale. To też jest rola. To, to jest bardziej historia, którą chciałam opowiedzieć, która ma duże znaczenie dla mnie, niż ym, ta jedna scena, w której no, jestem nieżywa. A dlaczego ma dla ciebie duże znaczenie, ta konkretna historia? Ym, po pierwsze, y, przez wzgląd na relacje rodziców z dzieckiem. Ym, bardzo chciałam podkreślić tym filmem, jak ogromne to ma znaczenie. Ja, czy, czy rodzice rozmawiają z dziećmi, czy, czy interesują się, co tam słychać? To się dowiadują później od komisarza policji co się stało. Tu u nas niestety tak, ale mam nadzieję, że niektórzy po obejrzeniu tego filmu zapali im się lampka w głowie i będą bardziej uważni na to, co się dzieje w głowie nastolatka, czy, czy dziecka. Um... A nawet i nie, nawet i starszej osoby, bo to zawsze warto zwracać uwagę na to, bo sygnały często nie są takie jawne. A po drugie, no niestety jestem przerażona tym, jak nadal mamy przypadki przemocy seksualnej. Jest to dla mnie niewyobrażalne, jest to dla mnie najgorszy ból, jaki mogę sobie wyobrazić. I stąd chciałam się zmierzyć z tym na planie, żeby gdzieś mm, przepracować te, te jakieś y, pokłady nienawiści do, do tego, Potwornego zachowania. W pewnym momencie oglądania tego filmu zrobiło mi się ciebie szkoda. To dobrze, o to chodziło. Trudno się ogląda filmy i seriale, kiedy zna się od twórców głównych ról, bo myślę, że aktor Bluszcz, teraz pogrozimy mu palcem stąd, mm -mm. Już, był, już był bardzo dla ciebie niemiły w tym filmie. No, tak. tak miał napisaną rolę, z którą zresztą zagrał znakomicie. Uważam, że, mm -hmm. że idealnie do tej roli pasował, ale mm, tak poważnie mówiąc, jesteś zaskoczona, że ten film odniósł tak gigantyczny sukces. Wyście prak praktycznie dwukrotnie przebili pierwszy weekend z Nahora, no, który był wielkim sukcesem. Tam było chyba tradlece z głowy. Około 11 milionów wyświetleń w pierwszy weekend. Wy mieliście powyżej 20 milionów, co było w ogóle... No, 19,9. Prawie 20, przepraszam. E, co było dobrze, że ściągnąłeś dół. Mógłbyś dodać, że 22. Słuchaj, Ej, no mówiłam ci pokora, pokora. Ale, ale jesteś zaskoczona, że aż tak to się poniosło? Bo wiesz, jednak przy całym szacunku dla tego filmu jest to po prostu historia kryminalna. Dzisiaj historie kryminalne dobrze się sprzedają, wiadomo. Na platformach streamingowych kryminały no, stały się takim guilty pleasure ludzi po prostu. Gdzieś tam jak ktoś jest zabiegany przez cały tydzień, usiądzie sobie w piątek, nie mam sił, wiesz, na oglądanie kolejnych czarno-białych, wysublimowanych klatek Aha. w serialu Replay, więc włączę sobie coś, co po prostu jest jakimś szyb szybkim strzałem, da mi trochę adrenaliny. E, czy to na tym polega sukces tego filmu, czy, czy może jakoś inaczej go diagnozujesz? Wiesz co, na pewno jestem zaskoczona. Nie spodziewałam się tego, że to będzie miało taką oglądalność. Mm, no to jest właśnie mm, taka szansa, którą daje Netflix, że możemy dotrzeć do Ogromnej ilości widzów na całym świecie. Hmm. Ale czy czemu zawdzięczamy to? Nie mam pojęcia. No tak jak powiedziałeś, kryminały teraz są najbardziej chyba popularnym gatunkiem yy, filmowym. Może to to, a może wspaniała? Obsad? obsada? <gryminały> Istnieje takie prawdopodobieństwo. Dużo dostałaś informacji zwrotnych od widzów ze świata, czy w tej, czy w tym twoim folderze. Mm, inne. Tak to Tomek Kot właśnie, kiedy tutaj był u nas gościem, znakomicie o tym opowiadał. I on w ogóle genialnie spardiował jakiegoś TikTokera, który do niego tam napisał X lat temu, ale oczywiście Tomek mu nie odpisał, bo mm -hmm. padło to do folderu inne. I Tomek tego tę scenę. I oczywiście tak nie, nie umiem tego zrobić, podobnie jak nie umiem otwierać Hugh Granta, ale to było coś w stylu. A teraz sprawdźmy aktorów, którzy nie odpisują na Instagramie. <śmiech> <śmiech> ten TikToker tak. I za Między innymi w imieniu Tomasza Kota. A Tomasz Kota mówi, że nie wiedział, nawet że dostał od niego informacje? Czy, czy zagrzał się folder inne? Czy tam boisz się zaglądać? To jest taka, wiesz, piwnica. Aha. Jak podniesiesz ten właz, to y, złe rzeczy się zadzieją. Jak mm, wiesz co, otwieram to czasami. Jest tam y, dużo nowych osób. Dużo, yy. dużo propozycji matrymonialnych. Też, też. Yy. Ale tak, nie, nie, same, same pozytywne wiadomości i dużo dobrej energii. Natomiast ja niestety bardzo żałuję, ale nie odpisuję na większość z nich, ponieważ wtedy trafiłoby to do, do takich normalnych wiadomości. Miałabym tym bardziej zasypaną y, skrzynkę. No, poza mm -hmm. tym być dość chyba dużo czasu. Tak, dużo czasu życia poświęcić. prywatnego poświęcić. Robiłam to przy Infami. E, teraz już wiem, że to jest dla mnie wyniszczające. Jest to miłe i naprawdę chciałabym podziękować e, każdemu z osobna, ale... Nie, nie, mogę. Po prostu nie mogę sobie na to pozwolić, bo... To jak tak o Hemingway. Kocham swoich fanów, ale już nie wychodzę do fanów po koncercie. Trochę. I... Trochę ten przypadek. E... Nie wiem, idę teraz na koncert taką, więc mam nadzieję, że wyjdzie. <grywania> e, nie, nie, tak szczerze nie jest, nie wynika to z mojego jakiejś Poczucia wyższości wynika to właśnie z, z poszanowania mojego czasu. To też byłaby kolejna rzecz, która przenikałaby w Twoje życie prywatne. Jednak mm -hmm. angażowanie się w ten proces mediów społecznościowych to też tak trochę działa jak dawanie palca, później jest cała ręka tak, i, tak. i zaczynasz tam wsiąkać, więc jakby ja to zupełnie rozumiem. A m, taka najbardziej absurdalna wiadomość, jaką dostałaś w mediach społecznościowych, to jaka była? Chyba nie mogę tego powiedzieć, bo jest okay. <laughs> nieboprawne no. politycznie. Możesz, możesz nie chcieć A... tego powiedzieć. Jest to bardzo nieboprawne politycznie, co powiem, bo jest też nazewnictwo niedobre, ale dostałem propozycję wystrzelenia Karła z Procy na jakiejś wielkiej imprezie <laughs> i to była propozycja patrymonialna, za którą też dostałabym dużo pieniędzy. Ale poczekaj... Zacznę. Ta opowieść musi mieć kontynuację. To znaczy, ty miałabyś wystrzeliwać Karła i jednocześnie być panną młodą na tym ślubie, Czy jak... Nie, nie ślubie, na imprezie jakiejś. Okay. E, zapoznać się z, z pewnym człowiekiem, e, mieć przy okazji szansę wystrzelenia osoby niskorosłej e, z, z procy i dostać za to pieniądze. To, to, to było strasznie absurdalne. No i jak było na tej imprezie? Super. <laughs> A dobrze płacili chociaż? <laughs> Druga taka, taka wiadomość yy, to zapytanie o OnlyFansa. A tak to nie, tak to mam, samą miłość. No, te zapytanie dwie. Only A OnlyFansa to już dzisiaj żadna kontrowersja. Dla mnie nadal jest. Ja, jestet... no nie, ja niestety... nie mówię, że, żebyś to sobie założyła. Wiem, ale ogólnie, nadal, że... dla mnie ten koncept w ogóle tej platformy jest nadal ym, Wiesz co, ja myślę, ujmą. ja że, że ta platforma nie po to powstała. Ta platforma chyba wymknęła się twórcom spod kontroli, bo... Może raczej, nie zaglądam tam, nigdy nie byłam. Raczej wiecie. myślę, że to miało być część w stylu Patronite, czyli twórca coś tworzy i zbiera społeczność, która się na to składa. No, mhm. Można się składać na, na różne rzeczy. Chciałem ciebie zapytać o plan B, nie chodzi mi o plan B na Placu Zbawiciela. Jak z wieloma piłkarzami, którzy zrobili duże kariery, rozmawiałem w życiu, to, to taki wspólny mianownik, gdybym miał nakreślić, to był brak planu B. Aha. Oni często mówili: Ja nie miałem żadnego planu B, a ja musiałem zrobić karierę piłkarską. U Ciebie jest podobnie, dlatego chciałem Cię o to zapytać, bo to jest dobry sposób na to, żeby być w czymś zdeterminowanym. Po prostu nie mieć planu B, mieć tylko plan A i wtedy sobie myślisz, jak tego planu A nie wypełnię, to jest w ogóle katastrofa. Więc też łatwiej jest podążać za tym planem A. Czy, bo ja rozumiem, że u Ciebie też tak było, tak. że ty miałaś tylko plan A. Mhm, tak, tak było. Nawet Parę dni temu zostałam zapytana o to, kim bym była, gdybym nie była aktorką. Nie byłabym nikim. Nie wyobrażam sobie siebie w innym zawodzie. I tak, tak na początku sobie ustaliłam i, i tego się trzymam. Ale wiesz, było to trudne, bo wiele razy dostawałam mnie. Dosta dostawałam czerwone światło niejednokrotnie. Ludzie widzą tylko to, co mi się udaje. A nie Ale widzą. czerwone światło w sensie. Że Stop, nie, nie, ak nie zagrasz. Ak nie... Akwizycji samej siebie, tak, że jak ja to nazywam, czyli Aha. że próbowałaś gdzieś e, dostać rolę i się nie udawało. Tak. Myślałam, że na tym wcześniejszym etapie jeszcze od rodziny, bo ty pochodzisz z rodziny, w której medycyna jest, odgrywa bardzo od bardziej, tak. ważną, ważną rolę. Kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałaś mi, że czasami się zdarzało, że zamiast filmów przyrodniczych w niedzielę do obiadu nie było oglądania jakiejś tam biady czy czegoś, tylko oglądanie porodów. Więc to jest tak, fun fact about me, tak. Duży, duży hardkor, ale rozumiem, że nie pociągnęło cię, znaczy zarazem piękna rzecz, ale nie pociągnęło cię w tę stronę. Nie, nie, nie miałam do tego powołania, ja na widok krwi mdleję, więc nie byłabym dobrą położną ani ginekologiem. No mm. chyba nie, faktycznie. <grym> Byłby to pewien problem. Natomiast widzisz, no to jest wspólna cecha moja i Gity, że do rodziny potrafię być bardzo um, taka stanowcza, potrafię postawić na swoim i nawet jeżeli usłyszałam mmm, będziesz się bawiła w aktorstwo, to powiedzieć nie. Ja będę robiła wielką karierę aktorską. A przecież ty musiałaś być aktorką, skoro Twoja mama usłyszała od wróżki, że będziesz. Dobrze że... jesteś przygotowany. Jestem zawsze dobrze przygotowany. To w ogóle to się wytnie, to było kompletnie niepotrzebne. Albo, albo wytniemy to na rolkę i wtedy pójdzie w świat przekaz, że jestem zawsze dobrze przygotowany. Starałem się. Mhm. E, mm usłyszała, zbiłaś mnie z pantałyku, usłyszała, usłyszała twoja mama od wróżki, że ty będziesz, że, że będzie miała jeszcze jedną córkę, kiedy ciebie nie było na świecie tak. i że ta córka będzie chciała zostać aktorką mm -hmm. i że twoja mama absolutnie nie może ci zabronić. Czy to była romska wróżka? Nie wiem, nie Bo by to by się to bardziej wiązało tak, to by była z infamią fajna i, i w ogóle to byłby jakiś, wiesz, to była jakaś matrioszka absurdu. Tak. Yy, nie wiem, czy, czy była ona romką, Natomiast y, faktycznie mama to usłyszała, jak, y, jak była w ciąży z moją starszą siostrą, a powiedziała mi o tej historii, jak byłam na trzecim roku w szkole teatralnej. Więc y, nie, nie też nie kierowała mną tak, żebym wybrała tę ścieżkę. Wręcz dopingowała, żebym zdała Bielchem mat. Żebym żeby miała prawdziwy zawód. Żebym miała... O, teraz już, Poważny zawód. Tak. Szanowany zawód. No ale aktorstwo też jest szanowane, jeżeli są się. I drobi... sąsiedzi docenili go. Czy <kuh> aż, tak, aż tak nie było? Nie, ja nie chcę ironizować. Bo wiem, wiem. Nie, chcę podpaść, nie chciałbym podpaść Mojej mamie. Twojej mamie, bo domyślam się, że byłoby to dla niej przykre. Zwłaszcza, że teraz pewnie y, zmieniła zdanie i tak, ma Tak, nie, mama dumy. zawsze mnie wspierała i zawsze była dumna. Cokolwiek bym nie robiła, jakąkolwiek małą rurkę gdzieś w trzecim rzędzie. Mm, zawsze była dumna. Ale no myślę, że głównie co nią kierowało, to obawa. Bo to jest jednak zawód taki, że mogę teraz być na. Obawa, że będziesz dzwonić często po pieniądze. Też, też, też. A zdarzało się tak? Nie, ja jestem dumna niestety. Na początku drogi? Tak, jak, jak pracowałam nad serialem Dziewczyna i Kosmonauta, i równocześnie robiłam y, spektakl. W teatrze polskim we Wrocławiu, um, więc wydawałoby się, że gdzieś spełniam się zawodowo. Miałam 20 groszy na koncie, więc nawet nie mogłam sobie kupić bułki. Byłam na dworcu, um, właśnie jadąc z Warszawy po planie do y, Wrocławia, i byłam strasznie głodna. Chciało mi się wyjść y, z, z tej bezsilności, ale nie zadzwoniłam. Poszłam po prostu. Do... Mama wie o tym? Czy teraz się dowiaduje wie, o tym? Wie, jest na mnie zła, że, że tego nie zrobiłam, ale ja po prostu mam taką dumę i jak zarabiam, to, to już sama chcę się utrzymywać. Głupiem mi jest prosić o pomoc. Wiem, że to nie jest co, co Monika, yy, moja bohaterka z serialu, z filmu Kolory Zła Czerwień udowodniła. Nie jest yy, głupim prosić o pomoc. W każdej kwestii. Natomiast yy, ja, ja miałam jakieś takie dziwne przekonanie, że przecież Udowadniam im w ty, w tym sposobem, że dobrze wybrałam, że jestem w dobrym miejscu. Yy, ale wzięłam sprawę w swoje ręce. Poszłam do sekretariatu tam do, do dziekanatu, nie wiem, jak to nazwać, w Teatrze Polskim i powiedziałam, że proszę o przelew yy, w tym momencie. <śmiech> <śmiech> bo nie mam za co <laughs> żyć. Muszę kupić tą bułkę i proszę mnie przelewać. Tak, bo inaczej nie przyjdę na próbę. <laughs> no, ale wiesz, wydaje mi się, że takie wydarzenia też nas hartują. Wydaje tak. mi się że bez takich wydarzeń. Życie nie ma zbyt dużej wartości, że z pozytywnych rzeczy one działają trochę jak dopamina, mhm. jest ten hype wielki, ale bardzo krótko działają. A negatywne rzeczy w dłuższej perspektywie działają na nas jednak lepiej, ponieważ mając je z tyłu głowy, czasami to są jakieś prozaiczne historie, mhm. możemy sobie pomyśleć w jakiejś innej sytuacji, teraz nie jest trudno. Trudno to było tak. wtedy. Tak, I tak. teraz nie dostałaś y, jakiejś propozycji, załóżmy, tak. pół roku, nie życzę ci tego. Pewnie tak nie jest, ale możesz sobie powiedzieć, a kiedyś nie miałam na bułkę, więc jakby y, to jest rzecz względna. To prawda i też bardziej doceniamy to, co mamy z perspektywy y, jakichś upadków. Um, no i też mnie to nauczyło nieważne ile będę miała pieniędzy, nigdy nie wyrzucam jedzenia, nigdy nie, nie marnuję. Boli zawsze. Jak Boli. Trzeba coś przeterminowanego wyrzucić. Też ja na to wkurzam, więc. Tak. Rozumiem się. Jak weszłaś dzisiaj do naszego studia i zobaczyłaś na te ekrany, to, to widziałem taką twoją pierwszą reakcję. Hmm... Lekkiego, lekkiego wycofania, lekkiego zawstydzenia. Tak. Czy, czy ty lubi, nie lubisz siebie na ekranie? Czy, zaczę, czy uczysz się lubić siebie? Czy są sytuacje, w których się lubisz, a w których się nie lubisz? Jak to wygląda z Twojej mm -hmm. perspektywy? No nie, zrobiliście dokładnie to, co moja mama w domu rodzinnym, czyli tak wydrukowała wygląda... wielkie zdjęcie moje. Jest... No, zap Zapomniałam ci, powiedzieć, że jesteśmy u Ciebie w domu. Tak, dzień dobry, welcome to my crib. Um tak ja... wygląda wasz dom. <noise> Dokładnie, kropka w kropkę. Ta peta? w tak zwanym dużym pokoju. Tak? Nie, jestem ja i moja siostra, dwa duże zdjęcia. Yy... 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 Nie lubię na siebie patrzeć. Muszę to robić, żeby później właśnie wiedzieć, yy... o czym my mówimy w kontekście filmu czy serialu, więc muszę być na bieżąco, jak, jak ten film został zmontowany. Ale mnie to bardzo stresuje. Yy... Nie, nie, nie umiem siebie tak. Yy, pokochać bardzo. Tak, pokochać na ekranie. No, jedynie przy przygicie miałam takie momenty, że faktycznie nie widziałam siebie, tylko widziałam postać i wtedy byłam w szoku, że aż tak yy, ta rola mną zawładnęła. Yy, przy kolorach zła, czerwieni na pewno trudno było mi na siebie patrzeć. Yy, w... Za względu na charakteryzację. Tak, tak. Zwłaszcza w scenie, gdzie, gdzie byłam trupem, to, to było. A wiesz co, gdybyś lubiła patrzeć na siebie martwą, to powinniśmy się to. zastanowić nad jakimś problemem, który masz, więc to może, to może jest całkiem, całkiem logiczne. Co teraz oglądasz i... Co czytasz? W czym szukasz inspiracji? Bo też chciałem Ciebie zapytać o całe pokolenie młodych aktorów. Jest mhm. dużo zdolnych młodych aktorów i, i aktorek. Ja zawsze sobie lubię obserwować te, te kariery, w którym momencie one potrafią wystrzelić, czasami bardzo szybko się kończą. Zawsze cenię najbardziej tych ludzi, którzy długo się umieją utrzymać na topie. Czym wy się inspirujecie? Jakie to jest w ogóle pokolenie? Mhm. Czy ty jesteś w nim, w branży, znowu powiem? Czy starasz się być jednak. Na uboczu, czy jest tam dużo egoizmu i każdy zajmuje się jednak, jednak sobą. Nie chciałabym tak generalizować ani mówić za całe moje pokolenie. Yy, ja mam bardzo dużo bliskich mi osób spoza branży. Yy, I staram się właśnie nie zamykać tylko i wyłącznie na, na tą. Yy, yy, puszkę pandory, <laughs> nie, na, na tę jedną stronę tylko yy, monety. Jest też bardzo dużo wartościowych ludzi w branży. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, ale jeśli chodzi o jakieś eventy czy, czy chodzenie po czerwonych ściankach, nie, nie lubię tego. Wchodzę, bo muszę, robię zdjęcie i wychodzę. Dzisiaj jedziesz po naszym spotkaniu na masz premierę filmu, filmu który dabingowała. Tak, w głowie się nie mieści dwa. W głowie się nie mieści dwa. Tak. Kogo tam odgrywasz? E, moja postać to wal. Nie jest to, e, to emocja. Jest to e, bohaterka, która gdzieś tam odgrywa znaczącą rolę e, u dorastającej Riley, czyli głównej bohaterki w bajce. E, no, no takie wydarzenie lubię. Jest to moja pierwsza e, rola. E, K którą dubbinguję, więc yy, cieszę się. Jest to takie dla mnie święta, że mogę zobaczyć efekt swojej pracy yy, i spotkać się ze wszystkimi ludźmi, którzy też yy, na ten efekt pracowali. Yy, a mówię tutaj bardziej o takich wydarzeniach, wiesz, typowo, typowo bankietowych. bankietowych tak? że, a czego że, tam nie lubisz? Sztuczności, ale, ale nie ze strony, nie chcę tutaj uderzać w nikogo, ale teraz niestety mamy takie czasy, że trzeba nakręcać klikalność. Jest bardzo dużo zapraszonych osób, które nie mają związanego nic z aktorstwem. Eee, są tylko po to, żeby te zasięgi przyciągać. A bawicie to, jak e, widzisz, że przychodzi na premierę jedną, drugą, piątą, na której jesteś ktoś, kto w, w tej konkretnej rzeczy nie grał? Bo jest taki, są takie tabuny aktorów mm -hmm. i aktorek, które chodzą na premiery, e, zawsze się tam jakoś znajdą, mimo że ani w tej produkcji, ani bardzo, bardzo długo w żadnej innej nie grały. Czy nie potępiasz tego, bo traktujesz to, dobra, robią sobie networking, może mm -hmm. z kimś pogadają i, i nie ma co się obrażać na taką rzeczywistość? Nie potępiam tego. Patrzę czasami nawet z podziwem, bo ja bym tak nie potrafiła, ale jest to y, inna droga, inna wybór in, innego innej próby wejścia y, w tę społeczność. Każdy ma swoją mm, ścieżkę i nie mogę tego oceniać. Ja po prostu się dziwię, bo mnie skręca, ja nawet jak jestem na swojej premierze. Um, ale tak, no, wiem, że też czasami trzeba, po prostu czasami trzeba o sobie przypomnieć. I tyle, no niestety mamy, mamy taki, taki, a nie inny świat. No to też jest część Waszego zawodu, tak? Mm -hmm. ten, ten walor promocyjny. Yy pewnie raz czy drugi po odmowie, ktoś był słyszał odmowę, więcej by cię tam nie zaproszono i mogłaby stracić coś z tego powodu, więc też trzeba chyba we wszystkim znaleźć środek. Tak mi się wydaje, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tak, słuchać siebie, słuchać siebie, no chociaż ja, gdybym ja słuchała siebie, nie wiem, jeszcze parę miesięcy temu, to bym siedziała w domu i nigdzie nie wychodziła. A dlaczego? Mm, no bo ciężko przeżyłam kolory zła czerwień. Tak... Yy... Długo to z ciebie wychodziło Ta. jako, mówię na takim poziomie emocjonalnym, tak? Mhm. Długo, długo musiałam e, oczyszczać swój organizm, swoje myśli z tego projektu, No bo tak jak ci powiedziałam, to jest e, gdzieś temat, który bardzo mnie boli. E, więc y, potrzebowałam takiego zamknięcia się w Głuszy, spacerki z psem, konie. <noise> Tutaj nawiązuje do naszego y, wstępu. Y, <noise> Koni, pies. Koni, pies, ale nie, faktycznie, konie i psy. To... Hugh Grant był, nie powiedziałem tego na wstępie, bo powinienem powiedzieć, on był przecież dziennikarzem magazynu Koni, Pies. Przypadkowo. <noise> Przypadkowo, znalazł go w korytarzu. Nie wiedział, jako kto ma się podać, żeby dostać się do Julie Roberts. Mm złapię jeszcze tam tamten wątek, bo Dobrze. oczywiście znowu zadałem za dużo pytań i inspiracje, już nie zapytam o pokolenie, ale twoje. Czy masz coś takiego, że selekcjonujesz sobie seriale, filmy, które oglądasz? Mm -hmm. Czy robisz to na przykład pod konkretną aktorkę, aktora, bo chcesz zobaczyć ich? Czy podążasz za, nie wiem, oceną internautu albo krytyków filmowych? Czy totalnie jeszcze w innym kierunku się poruszamy? Um, hmm. Staram się wybiegać poza swoją jakby taką strefę komfortu, jeśli chodzi o wybór filmów i seriali. Bo ja niestety nie lubię jakichś takich wojennych, gdzie jest dużo bujek. Nie jest to moja tematyka, ale często po to sięgam, żeby właśnie gdzieś zmienić perspektywę. Jak słyszę, że film jakiś ma bardzo duże, dobre oceny. To oczywiście z, z ciekawości biegnę zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Yy, niestety często jest tak, że wtedy robię sobie duże oczekiwania, a yy, jednak to jest. Okej. Okay. Yy, um, lubię niestandardowe kino. Lubię seriale takie typu yy, Normal People, normalni ludzie. Yy, to bardzo no, dobry serial. Bardzo dobry. No i właśnie ja takie kino lubię. Bardzo lubię się tak inspirować kinem, które ma czas, które bardzo bazuje Bardzo głęboko na... zanurza się w emocjach. Tak, emocjach, tak? na relacjach. Nie ma tam wybuchów, zmiany kadrów co pięć sekund, tylko są spojrzenia. I myślę tak o sobie, że... Że w czymś takim chciałabyś zagrać kiedyś. Tak, że do tego mam predyspozycje, bo słyszałam wielokrotnie, że moje oczy najwięcej grają, stąd może dlatego nie gram tak dużo w teatrze, a chciałabym mm, zrobić jakąś fajną sztukę. I tak, no, no i dlatego... Teatrem, Zosia, też teatrem jest tak, że w pewnym momencie, jak zyskujesz pewien status bardzo wysoki w świecie filmu i serialu, to też teatr chce zatrudniać takich aktorów. Troszeczkę się odwróciło. Kiedyś był taki ścisły podział. Byli aktorzy teatralni, którzy trochę gardzili, w cudzysłowie oczywiście, telewizją. Też nie było platform streamingowych, nie było tylu kanałów. Były trzy programy. Mówię o takich czasach. Ale, ale faktycznie ten podział się zatarł i... Coś się stało w drugą stronę, że teatr zaczął wchłaniać bardziej tych ludzi, którzy stali się mainstreamowi dzięki serialowi czy filmowi, bo, bo wiedzą y, ludzie zarządzający teatrami, że te osoby przyciągną, przyciągną tak. widownię, Po prostu swoją, mówiąc brzydko gębą, sprzedadzą bilety. tak? No to prawda, tak, tak to się teraz obróciło. Chociaż są jeszcze teatry, które mają rzesze swoich aktorów i... Yy, I to nie są aktorzy znani z y, ekranów. Mm. A ty się odbiłaś od jakiegoś teatru? W sensie, że chciałaś tam nie. grać, a nie, ale nie, nie udało ci się. Nie odbiłam się jeszcze, nie próbowałam. Yy, bo szybko weszłam dosyć w, właśnie w ten nurt serialowo-filmowy. Yy, ale tęsknię za teatrem. Gdzieś, gdzieś mi tego brakuje. Tej energii od widza tu i teraz czego kamera mi nigdy nie da. Myślę, że, że niedługo coś się pojawi. Tak sobie afirmuję, nie? Tak samo jak z Oskarem. No właśnie. Ostatnio tutaj spotkałem dziewczynę, która gościła u Tomka Raczka i powiedziałem, że jak dostaniesz Oskara, to obiecałaś mi, że przyjdziesz do mnie na wywiad jako pierwszego, a ona na to powiedziała, że to samo jej obiecałaś. Było mi się bardzo Że się... ja? Tak. Ale na pewno kłamała. Yy, Słuchaj, chciałem Ciebie zapytać o tę o o inspirację jeszcze, bo faktycznie tak jest, że infamia namaściła ciebie jako osobę bardzo charakterystyczną. Mhm. I czy ty pod wpływem tego, że to był taki głośny debiut, też szukasz kolejnych ról? Czy to w ogóle nie ma znaczenia, jakby cząstka tej infami została w tobie, ale zostawiłaś jakby tę rolę za sobą i teraz szukasz coś właśnie skrajnie innego od tego, czegoś spokojniejszego? Hmm. Jaki jest brief dla Twojej agencji, na Twoje oczekiwania, mówiąc tak najkrócej? Hmm. Czy się chcę odcinać od infami? Nie, na, na pewno chcę dotknąć różnych tematów, różnych ról. Yy, chcę pokazać, że mam wachlarz możliwości i nie chcę być w szufladzie. Yy, więc, więc tak. Yy, raczej szukam po prostu świeżości. Szukam czegoś, co mnie za, zainteresuje. Yy, brief dla mojej agencji jest taki, że nie schodzimy poniżej pewnego poziomu yy, i pracujemy z ludźmi, którzy są po prostu dobrzy. Nad dużo nie. ofert współpracy filmowo-serialowej odrzuciłaś od momentu premiery infami, tego głośnego boomu po infami? Nie. Czyli to nie jest tak, że codziennie do ciebie dzwoni agentka i ma dla ciebie. Nie, nie, absolutnie. Gdzie? Yy, to nie, nie zmieniło się tak moje życie yy, od, od debiutu yy, w infami. Yy. Miałam parę rozmów, które nie skończyły się skutkiem takim, że coś robimy. Ale to nie wynika ze względu na to, że powiedziała mnie. Po prostu okoliczności. Hmm. Ale tak, nie, nie, nie dzwonią telefony. To nie, nie zamieniło się moje życie w bajkę, w której mówię to tak, to nie, to tak, to nie, a teraz dajcie mi święty spokój. A kto na polskim rynku imponuje ci najbardziej w zarządzaniu swoją karierą? Bo ja mam takiego kandydata, ale... Mm -hmm, pewnie ba... myślimy podobnie? Jakub Gierszał? Nie. E, też? A myślałem akurat o Maćku Musiale, e, który okay. k, m, zarówno za granicą robi rzeczy, też w Polsce zbudował, bo to jest jednak imponujące, że chłopak, który był w serialu, fajnym, ciepłym, zabawnym serialu Rodzinka.pl potrafił na fundamencie tego serialu zbudować sobie Właściwie takie mini imperium. Mm -hmm. Gdzieś tam się dostał, on chyba nawet był w setce Forbesa, najbogatszych Polaków, zaangażował się w rzeczy producenckie. Pewnie ta dziewczyna, 19-letnia Leonardo DiCaprio, powiedziała: Nie przeszkadza mi to, że on ma tyle pieniędzy na koncie. Nie wiedziałam o tym. Dzisiaj się pojawiły takie informacje. Natomiast, natomiast sam, sam się zbiłem z tropu. No, ta, ta kariera Maćka, tak. A co do. Kuby Gierszała, to dobrze też, że wywołała się jego nazwisko, bo on jest w kolorach zła, czerwieni. Tak. I powiem ci szczerze, że jako bardzo cenię jako aktora, bardzo w ogóle lubiłem zawsze jego postaci, ale on w roli tego śledczego, tego komisarza stracił, znaczy ta rola nie jest szalona, ja się przyzwyczaiłem, nie że on jest zawsze szalony. Stracił ten taki ogień dziś w swoich oczach mm -hmm. i czeka aż on zagra znowu coś takiego jak. Okej, okay, jak... ale widzisz, no może to był kolejny kolor do jego... Yy wachlarza, żeby pokazać, że takiego też potrafi zagrać. Jestem ciekaw, co on na ten temat powie, niewykluczone, a nawet bardzo prawdopodobne, że go też zaproszę tutaj, żeby opowiedział. To super, żeby co chętnie obejrzę. Bo, bo, bo chętnie poznałbym jego punkt widzenia też na aktorstwo. Wydaje mi się taką jedną z najciekawszych postaci na polskiej scenie aktorskiej Ta. ostatnich lat. Więc, a czemu akurat on? Tak mi się skojarzyło w kontekście tego, że on ma bardzo fajnie wypracowany system Życie Prywatne, Życie Zawodowe. Ja niestety jestem troszkę z młodszego pokolenia, więc już muszę mieć media społecznościowe i gdzieś tam bardziej uczestniczyć w tym. A on nie ma? On chyba nie ma. Wydaje mi się, że, że bardzo tak ceni sobie swoją prywatność i to mi imponuje. A z tej starszej generacji aktorów, akurat to aktorzy żeby nikt tego źle nie odebrał, nie aktorki, aktorzy przychodzą mi na myśl, bo śledzę ich w mediach społecznościowych, to na pewno Marcin Dorociński, mm -hmm. Tomasz Kot. Oni mi się zawsze kojarzyli z takimi postaciami. Ja kiedyś pracowałem w tabloidzie, mam za sobą taki epizod. Chciałbym powiedzieć, że niestety, ale nie do końca. Ja w ja wiem. Tak, Ale nie do końca powiem, że niestety, bo ta praca dużo rzeczy mnie nauczyła. E, na przykład bardzo szybkiego myślenia o jakimś temacie, bardzo krótkiego zawarcia pewnych myśli i w sporcie tam też trzeba było zupełnie inaczej W przedstawiać. Nie mogłem sobie zrobić z kimś półtora godzinnego wywiadu, bo potem z tego zostawały trzy zdania. Mm -hmm. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że jak tam pracowałem, to Tomek Kot, byli tacy aktorzy, Artur Żmijewski, Tomasz Kot, Marcin Dorociński, którzy nigdy nie trafiali na łamy tego tabloidu. Nawet Tomasz Kot się śmiał, bo wspominaliśmy sytuację, w którym raz paparazzi mu zrobili zdjęcia, że on z żoną Gdzieś tam pod Ikeą, czy gdzieś ładują, ładają, ładują coś do bagażnika, i, to, i on w ogóle nie rozumiał tego, dlaczego ktokolwiek chce mu robić zdjęcia w takich okolicznościach i kogo to może interesować. Mm -hmm. Ja sobie myślę, że to było tak, że chciano pokazać, że on też jeździ na zakupy i że jest wielkim aktorem, tak, który zagrał profesora normalnie. religię, ale jest też everymanem i mm -hmm. w sobotę, że ona mówi ładuj tutaj tu, i, i będziesz skręcał biurko, tu tam stół w domu, tak? Więc yy, to, to też jest taka imponująca dla mnie kariera, bardzo taka skupiona nie na tym, żeby eksponować siebie w mediach społecznościowych, ale żeby pokazywać tam rzeczy, które się zrobiło. Tylko, że wiesz, mm -hmm. można je pokazywać wtedy tylko, kiedy się je zrobiło. No właśnie, no to też jest taka pułapka, że dopóki nie bierze się udziału w dużej ilości produkcji, no to to jest taka przerwa w dostarczaniu nowych materiałów i coś trzeba ją zapełnić, żeby jednak Ci ci odbiorcy, ci followersi zostawali z nami. No nie wiem, wywołałeś Tomka Kota, to jest moje, moje marzenie też z nim się spotkać gdzieś w pracy. A mówiłeś o Maćku, że, że taka kariera międzynarodowa też, że wykorzystał to fajnie. No przecież Jakub Gierszał tak. non-stop gdzieś czy w Niemczech, czy, czy w ogóle za granicą gra. To jest um... duża sztuka w ogóle grać za granicą i nie być uncredited. Mm -hmm. Bo to też jest jakiś pomysł do mojego kolejnego pytania do ciebie, czy bo ty znasz język angielski i znasz język francuski, czy nie myślałaś o tym, żeby albo już to zrobiłaś może, żeby spróbować swoich sił tam, bo jednak ta siła rażenia. Oczywiście podkreśliłaś dość istotną rzecz, że Netflix sprawia to, że i tak finalnie ta polska produkcja może trafić do dowolnego kraju w dowolnym zakątku świata. Ale e, czy nie chciałaś się po prostu zmierzyć z takim wyzwaniem? Czy gdzieś to jest na twojej, wiesz. O, na mojej liście, to to do. do. Bardzo <laughs> lubię to określenie. A, na pewno jest, tak, bardzo, bardzo bym chciała. E, I nawet powiem ci, wdrażam to w życie. Chodzę znowu na lekcję angielskiego, wróciłam do szkoły. E, tak, żeby właśnie nie grać kogoś, kto przyjechał z zagranicy, a jednak jest tam. E, na miejscu. Zobaczymy. Na razie nie mam takich propozycji zagranicznych. A szkoda, bardzo bym chciała, więc manifestuję, że tak się wydarzy. Czy to byłaby raczej Francja czy raczej Anglia? Nie powiem, nie na obie te propozycje. Nie wiem. Po angielsku na pewno jestem bardziej biegła. Lepiej mówisz po angielsku niż Ta, po francusku, Tak. tak. Ale w francuski myślę, że to jest kwestia odkurzenia. Ale wiesz, tam jest, zawsze jest jakiś coach tak, językowy tak. od akcentu, bo to tak ludzie może nie do końca zdają sobie z tego sprawę widzowie, ale to jest też ciężka praca nad, tak, z takim voice coachem, który gdzieś tam... Mhm. Podciąga to twoje skile i tak. nagle potrafisz mówić z jakimś akcentem, którego się nawet nie spodziewałaś. To jest na pewno ciekawy wątek. Jakie ty masz dzisiaj takie swoje aktorskie marzenie, takiego świętego grala aktorskiego? Poza tym Oscarem już. A zejdźmy tak piętro, piętro, piętro niżej. niżej. Ale tylko piętro? Tylko piętro. No to lantimos. Bardzo bym chciała y, popracować z Irkosem kiedyś, y, ponieważ jest to reżyser, y, którego filmy ubóstwiam. Czy to lobster, czy faworyta, czy teraz wspomnianą przeze mnie y, produkcję boskiej istoty. Biedne istoty. Y, a jeszcze pięterko niżej. Hmm. Powiedziałbym, że to ma szkoda, ale będzie mu przykro, że jest już trzy piętra niż Nie, to, no że on się prawie o Hollywood. Właśnie, no to nie. Dużo, to... dużo tam było. To był na równi z Jorgosem. tak powiem. Eee, a tak szczerze, marzę o tym, żeby być czynna w tym zawodzie, a jednocześnie łączyć to z moim życiem prywatnym. Tak, żeby robić sobie fajne, super produkcje, nie wiem, dwie, trzy w roku, a resztę czasu poświęcać mojej rodzinie, moim bliskim. To jest takie moje marzenie, takie, do którego dążę i, i mam nadzieję, że, że tak gdzieś pokieruję swoją karierą czy swoim życiem prywatnym, żeby łączyć to i, i mieć takie spełnienie na dwóch płaszczyznach, bo wiem, że często, niestety, w moim zawodzie ludzie muszą decydować. No bo jednak, nie wiem, dla aktorki hmm, taka zwykła, naturalna rzecz, jak zajście w ciążę, no to jest jednak przerwa na jakiś czas. Yy, nie planuję, żeby nie było. <grytanie> Natomiast yy, wie, o czym mówię, że, że jednak czasami trzeba wybierać. Wybieram karierę, rzucam wszystko i idę w stronę kariery, albo jednak cenię sobie yy, swoją rodzinę i, i gdzieś odrzucam jakieś rzeczy. A jak dzisiaj ci się udaje zarządzać tymi równoległymi torami, tymi życiami równoległymi, czyli czy po tych ostatnich, nie wiem, trzech latach y, to zarządzanie ci wychodzi zdecydowanie lepiej? Life balance to jest kolejny z moich <laughs> ulubionych określeń, ale czy ten life balance się udaje złapać lepiej, w sensie takim, że więcej akcentów potrafisz postawić na, na swoje życie prywatne? Bo ty to podkreślasz niemal w każdym wywiadzie, że mm -hmm. dla Ciebie to jest takie ważne. Użyłaś takiego zwrotu nawet, że czasami po prostu muszę iść, to mi się bardzo spodobało, na randkę z samą sobą, mm -hmm. że muszę po prostu sobie posiedzieć. Zjeść coś dobrego, napić się kawy, poczytać książkę, żeby się od wszystkiego odciąć. Ja w ogól, ogólnie uważ, uważam, że ludzkości w dużym wymiarze, w szerokim wymiarze przydałoby się takich więcej randek z samym sobą, żeby się trochę zastanowić nawet nad tym, co robimy na co tak. Tak? gdzie chcemy podążać, gdzie już nie mówię, że jak w korporacji, gdzie pani chce być za 20 lat, mm -hmm. nie musimy sobie od razu stawiać takich górnolotnych pytań, ale jak chcemy spędzić najbliższy tydzień, jak chcemy sobie rozłożyć różnego rodzaju akcenty i. I wydaje mi się, że im większą ma, masz ty taką samoświadomość, czy ktokolwiek inny wykonujący inny zawód, tym lepiej mu się żyje i też wydajniej pracuje. To jest dzisiaj chyba bardzo trudne. Jest bardzo trudne, natomiast ja się odbiłam od dna, kiedy właśnie um, przelałam całą siebie w, w role, um, różne role i zobaczyłam, że mam pustkę. Że ja nawet nie wiem, co ja lubię jeść, nie wiem, na co chcę iść do kina. Nie wiem, co mi się podoba. Że ja po prostu straciłam siebie. No, trochę moment. nie wiesz, kim jesteś. Nie wiem, kim jestem. I wtedy właśnie taki był alarmujący dla mnie moment i stwierdziłam hola, zabierz się na randkę i zobaczysz. Sama ze sobą. Bez opinii innych ludzi. Bez wrzucania pomysłów innych ludzi. To, co tobie się spodoba. Um. I myślę, że tak, że każdy powinien tak się na chwilę zatrzymać. Wiem, że to jest trudne w pędzie codziennego życia, mm, ale, ale to nawet może być kurczę głupie 20 minut spaceru, mm -hmm. gdzie nie ma żadnych bodźców. Nie dzwonimy do kogoś, tylko po prostu sobie sprawdzamy, co u nas, idąc spacerując. Na przykład z psem. Tak. Na Masz wspaniałego psa, którego czasami pokazujesz na Instagramie. Tak. Owczarka, ile ma lat? Dwa latka. On no, jest tak dzidzić jeszcze. No, nie wygląda jak dziedziuś, Myślałem, no, ja <laughs> że może być więcej. Wygląda na groźną bestię. Natomiast ona jest psem moich rodziców, więc tylko wtedy um, się czyli, spotykamy. Jak... Czyli tam wyjazd i spacer z tym psem, to jest dla ciebie tak? Tak, to jest moja od na wszystko, tak? Mm -hmm, mm -hmm. No nie wzięłabym wielkiego psa do mieszkania w Warszawie. Eee, nie, też właśnie mój zawód na to na, na razie nie pozwala. Eee, ale tak, jak, jak wracam tam, to. Spacer, pies, książka, tyle. A rodzina e, do Twojego zawodu zaczęła podchodzić dzisiaj zupełnie inaczej. Ehm. Rozbawił mnie taki fragment jednego z twoich wywiadów, kiedy powiedziałeś, że podczas scen erotycznych twój tata wychodzi na papierosa. Robi to. Najpierw mnie rozbawił, a później tak... Trochę mi się go zrobiło szkoda. Aha. Jednak macie jakby... Już tak siedzimy trochę jak na psychoterapii. Czy macie to już przepracowane? <laughs> nie, Rodzinnie. nadal nie. Nadal nie. Nadal nie. Nie pozwoliłam dać oglądać najnowszego filmu Kolory zła czerwień, ponieważ... No jest tam trochę mojej nagości. Um... A ty masz z tym problem? Nie, ja że nie Sądząc mam... po produkcjach, nie. Nie mam. Natomiast, no to też jest, to, bo tak widz patrzy na aktora jako na ciało. Tak. E, a to, natomiast wy musicie włożyć w to jakieś swoje emocje, jakoś to też sobie przetłumaczyć na swój język, że robicie coś takiego, że to nie jest, że to nie jest prawdziwe, ale wokół Was jest też normalny świat. Mm. Na przykład tata wychodzący na papierosa, oglądając taką scenę. I y, my, czy to powoduje u ciebie jakiś dysonans, że jak jest ta, y, jesteście 10 sekund przed tą sceną, to ty sobie już myślisz o reperkusjach tej sceny w przyszłości? Yy, nie się wiem. Nie, nie, nie oglądam statom moich produkcji. Yy, on, on robi to raczej sam albo z mamą. Yy. No, wiesz co, no ja nie gram dla mojego taty. To nie jest tak, że. To jest twoje życie i twój zawód. To jest moje życie, mój zawód. I ja im przetłumaczyłam już myślę dosadnie, że ciało jest tylko i wyłącznie narzędziem, które pozwala urzeczywistnić daną postać. Mhm. I. No, na szczęście na horyzoncie mam rolę, w której nie będzie ani centa mojego ciała widać. To znaczy, y, jeśli chodzi o takie strefy intymne. Y, nie będzie żadnego pocałunku, więc myślę, że ten film to tam będzie sobie odpalał do snu. Ak <grafy> ale, ale. Akcja tego filmu dzieje się w kosmosie, czy na łodzi podwodnej? Słuchaj, y, najpierw pierwsza <grafy> część jest w kosmosie, a druga część, no niestety, spadamy i, i lądujemy w oceanie. E <grafy> po Powiedz mi taką rzecz. Jaka z tych, gdybyś miała przywołać taką jedną super chwilę, mm -hmm. z, tych, z tych wszystkich momentów, które ci się przydarzyły w ciągu ostatnich trzech lat, wliczając w to m, główną rolę w infami, to co by to było? Czy to byłoby coś takiego właśnie, że ludzie sobie myślą wow, teraz rządzę światem? Czy to by coś było bardzo takiego małego i tylko twojego bardziej? Mm -hmm. W ogóle super, że przywołałeś taki temat, bo to często właśnie nie zdaję sobie sprawy, jak dużo y, rzeczy mi się super przytrafiło, jak bardzo powinnam być wdzięczna, bo myślę tylko o tym, co dalej, co mi nie wyszło, a, a jednak nie zostaje na chwilę, na moment, żeby tak docenić, więc y, zrobię to teraz. Myślę, że że ta infamia to było dla mnie takie... Wtedy tego nie doceniałam, bo byłam w pędzie. Nie miałaś czasu tego docenić? Nie, nie miałam czasu tego docenić. Um, Ale nie mówię o tym, że wielka szansa, wielki serial, tylko spotkałam tam naprawdę dużo przyjaciół, z, z którymi mam do teraz kontakt i, i to te takie ludzkie spotkania chyba są dla mnie najfajniejsze w tym zawodzie, że jednak ludzie sobie mogą wyobrażać, że mm, aktorzy są zmanierowani, że, że pędzą w swoje, projekt się kończy, więc przyjaźń się też tak samo kończy a jest naprawdę sporo takich ludzi, którzy napełniają mnie inspiracją, z których właśnie mogę wiele czerpać i też być ludzka mhm. przy nich. Ale rywalizacja też jest gigantyczna <laughs> i czasami pewnie odczuwasz skutki tego, no bo stara się o rolę, nie wiem, 100 dziewczyn albo 50 facetów, mhm. a ta rola jest jedna. Reszta zostaje z tym poczuciem pustki, mm, takim pytaniem do siebie, dlaczego mi nie wyszła, to nie zawsze chodzi o tę osobę. Fajnie opowiadałeś o tym zresztą przy okazji też jednego z podcastów, kiedy powiedziałaś, że ktoś być może lepszy aktorsko dostałby tę rolę. Chyba, chyba chodziło o infamię, ale nie pasowałby do ciebie na przykład fizycznie, jako nie wiem, twój ojciec, mm. brat, siostra, ktoś mm -hmm. tam, tak? Że, że my też sobie nie zdajemy sprawy z takich małych rzeczy, które decydują później o bardzo dużych rzeczach, bo osoba, która była zdolniejsza, nie dostała tego ze względu na warunki na warunki fizyczne. To, to też jest bardzo ciekawy wątek. Tak. No, no, jeżeli mam taką zdrową relację ze sobą, to wtedy potrafię sobie powiedzieć, to nie chodzi o to, że jesteś do dupy, to chodzi o to, że ktoś był bardziej dopasowany do roli. Ktoś miał więcej czegoś w sobie. Mm. I wtedy nie zapadam się w sobie, nie myślę sobie ach, dałaś ciała na castingu, tylko myślę okej, okay. Tak miało być, to nie jest ten moment, to nie jest ta rola. I staram się nie patrzeć z zawiścią na ludzi, staram się cieszyć z tego, że robią. Mam taką jedną przyjaciółkę, Ole Grabowską. Zawsze się wymieniamy rolami. Już wielokrotnie byłyśmy na castingu do tego samego. Raz Ola wygrywa, raz ja. E, już się śmiejemy, że po prostu lepiej sobie oddać niż jakiejś obcej. <grych> I finalnie w Infami spotkałyśmy się jako przyjaciółki. Ona grała Eliskę. Zawsze najlepiej w jakimkolwiek zawodzie jest być sobą, czerpać inspirację od innych ludzi, ale być sobą. Ale chciałem się zapytać, czy jest w Polsce, a może na świecie, taka aktorka, na którą zawsze patrzysz z wielkim podziwem i myślisz sobie, wow, ona... Ona to zrobiła tak, ona potrafi coś takiego. Nie wiem, czy tak kiedykolwiek bym, bym potrafiła. Mm -hmm. To jest jakiś w ogóle kosmiczny poziom. Mm -hmm. To mi się zmienia czasami, ale w tym momencie Emma Stone. Okej. Okay. Eee... No właśnie, ona jest kosmiczna pod tym względem, że mam wrażenie, że ona się niczego nie boi. Że ona nie ma takich barier, jak ja teraz wyglądam, co ja ze sobą robię. Ona jest dorosłą kobietą, a zagrała dziecko. Eee... W, w, w Biednych Istotach. No generalnie ona jako aktorka ona ma dużą ekspresję, ale przy tym wszystkim jest y, prawdziwa. Um, no z, z, polskiego, y, z polskiego kina myślę, że Maja Ostaszewska, Agnieszka Grochowska to są takie y, też dla mnie przykłady fajne, y, jeśli chodzi o grę aktorską. Ale, no, tak jak ci powiedziałam za naszym pierwszym spotkaniem, nie dążę do nikogo. Nie staram się wejść w czyjeś buty i próbować zagrać tak, jak dana To, osoba. Nie, to jest niebezpieczne. Zresztą, nie, nie, nie doskoczę mogł, do tego nigdy. Znaczy, mogłoby to też się źle skończyć. Tak. I zobacz, jaka nam się zrobiła klamra. Ja wiem na pewno, nigdy nie będę Hugh Grantem. To już przeminęło z wiatrem. Natomiast Zosia cały czas może zostać Julią Roberts. <laughs> polską Julią Roberts. Już w piłce takie mamy określenie, tam jakiś Ronaldo Swiedlec albo tego ci akurat nie życzę. Julia Roberts pod Krakowa. To, to nie wiem, czy to brzmiałoby dobrze. A ja bym zrobiła z tego atut. Jeśli zrobiłabyś z tego atut, to, to spoko. Czyli jesteśmy w tej chwili na etapie wymyślenia pseudonimu rapowego. Tak. Jak macie jakieś propozycje... Co? To nie zachęcam do komentowania. <laughs> to, to dawajcie śmiało. Ja zazwyczaj w tym fotelu siedząc prowadzę w poniedziałek program Zero do Zera, program piłkarski. Rozmawiamy o ligowym weekendzie, więc to było więcej niż miła odmiana porozmawiać o czymś zupełnie innym, czyli o filmie, o teatrze, o serialu. Zosia Jastrzębska była razem z wami i ze mną przez... Wiesz, że siedzimy już prawie półtorej godziny. Nieprawda. Albo ja coś pomyliłem i źle policzyłem, ale to nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze wow. jest to, żebyście e, zostawili kciuk w górę e, dla Zosi Jastrzębskiej, bo nie wyobrażam sobie w ogóle innej sytuacji. Bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia, mam nadzieję, po kolejnej jakiejś dużej produkcji. Tak, po Tego tym ci... jak dostanę Oscara. Po tym jak dostaniesz Oscara. E... Mam nadzieję, że, że wiecie, że ja tutaj też sobie czasami żartuję. Dlaczego? Nie, nie. nie to, to jest. Takich rzeczy z afirmacji nie wolno żartować, wiesz, bo to mog... nie, 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 nie. Mm -mm. Bo ta wróżka, która spotkała twoją mamę, mogłaby się strasznie na to wkurzyć. A nie ma nic gorszego niż martwa wróżka. Cześć. <grym> Cześć. Dziękuję bardzo. <grym> Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kopiuj kupony najskuteczniejszych graczy w strefie inspiracji STS. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.